W moich skokach potrzebuję teraz dużo spokoju i takiej swobody, żeby to wszystko fajnie wychodziło. No i to dzisiaj mi się udało zrealizować. Oddałem naprawdę dwa dobre skoki, w sumie trzy włącznie z tym kwalifikacyjnym, no i pozwoliło mi to na osiągnięcie życiowego sukcesu. Ja bardzo lubię takie warunki, jakie dzisiaj panowały na skoczni. Trudne warunki. Wtedy nie wiem czemu, ale czuję się po prostu pewniej na skoczni. Jakby dodatkowo włączają się inne zmysły, no i potrafię jakby zrealizować to, co do mnie należy, potrafię dać sobie wszystko. Po prostu po pierwszej serii uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie ma się czego bać, bo w końcu to jest to miejsce, w którym zawsze chciałem być, zawsze chciałem wygrywać, także pojawiła się dzisiaj taka szansa, to no... Głupio by było ją zmarnować, prawda? Bo niemożliwe, żebym w miesiąc zapomniał, jak się skacze. A to kiedyś po prostu zaskoczy. Zaskoczyło dzisiaj. Tak naprawdę zaskoczyło już przed turniejem. W Engelbergu zacząłem już skakać dobrze. Później na turnieju miałem trochę problemów. Dzisiaj udało mi się zrealizować jedno ze swoich marzeń. Wygrać u siebie, wygrać w Zakopanem. No i cóż, na razie... Na razie tak naprawdę to jeszcze do mnie tak do końca nie dotarło, ale niemniej cieszę się bardzo. Nie sądzę, żebym dzisiaj mógł nazwać wygraną ze samym sobą, bo takich sytuacji miałem już wiele w swojej karierze, gdzie byłem bardzo wysoko po pierwszej serii, potrafiłem sobie z nimi radzić, między innymi w lecie, gdzie często prowadziłem albo często byłem wysoko, pod dużą presją, no i jakoś wszystko mi wychodziło. Natomiast uważam, że dzisiaj jakby dużo elementów złożyło się do kupy. Wszystko się idealnie poukładało w jedną całość. No i nareszcie wyszło to chyba na co ja, trenerzy i kibice czekali.